dietetyczka kliniczna i inżynier technologii żywności. Dzień dobry, w otoczeniu ananasów. Ja nigdy drugi raz Może przedstawmy ananasy, co one mają takiego wspaniałego w sobie? Powiedzieć, że co takiego tak naprawdę potrafią mieć te ananasy w sobie, że są takie szczególne i takie wyjątkowe, że warto je... Bo smak znamy i smak kochamy, tak, uwielbiamy, słodki, orzeźwiający. Dokładnie tak, jak mówicie tutaj. Natomiast ananas ma w sobie tak zwaną tymże. Głównie znajduje się ona w liściach, tutaj w całej skórze i w takich częściach można by było powiedzieć niejadalnych. No tak? W ogóle nie ruszamy przecież tego. Laina, to, ale w jaki sposób? Tego poszukujemy. Tak, ale w jaki sposób? Możemy właśnie się posiłkować taką wodą z ankami, po prostu tą część jadalną, żeśmy sobie zjedli. Piłam do takiego pojemnika, zalałam zimną wodą, bo warto też powiedzieć, że ten związek jest termolabilny, czyli po prostu w wysokich temperaturach będzie się dezaktywował. I po prostu schowałam tak przygotowanego ananasa, troszeczkę tego tutaj było oczywiście więcej, do lodówki i następnego dnia spokojnie można sobie taki właśnie napój spożywać. Smaczny. Tak, dość ananasowy, tylko przy krojeniu takiego ananasa trzeba zwrócić uwagę na to, żeby pozbyć się części takich brzydszych, tak? Jeżeli na przykład będzie on zawierał jakiegoś rodzaju pleśń, to też raczej powinniśmy nie korzystać wtedy z tego. No jasne. Czyli i chyba trzeba go porządnie wyszorować, prawda? Dokładnie. Wcześniej. Tak, no. Trzeba go, co też może mieć tutaj wpływ i są też ku temu badania, że może działać korzystnie w przypadku chorób, które mają choroby nieswoiste, zapalenie tego rodzaju. Oczywiście to jeszcze coś przed nami to musi być. Te badania jeszcze cały czas trwają. Natomiast badanie, które zostało przeprowadzone na szczurach, wykazało, że takie długoterminowa suplementacja ananasem wywołała u nich właśnie obniżenie tego stanu zapalnego w okrężnicy. Proszę bardzo.